Hej, what's up? Z tej strony Mr. Xazmetal 666 znowu nadaje. Witajcie bardzo serdecznie w ten zimowy poranek niedzielny. Nagrywam kolejne wideo, kolejną wideo recenzję z serii Marvel Legends Spider-Man vs. Mysterious Six, czyli podstępna szóstka, zdradziecka szóstka, nazwijcie sobie to jak chcecie. W każdym razie to jest następne wideo przedstawiające następną postać, tym razem naszego wspaniałego, niepowtarzalnego, przyjacielskiego Spidermana. Nie wiem, z której serii jest dokładnie wzięty ten Spiderman. Tu jest seria chyba czwarta albo piąta. Aha, chciałem Wam pokazać jeszcze komiks, poster, który po prostu jest dodatkiem do całej tej serii. To jest właśnie Sinister Marvel Legend Spiderman vs. Sinister Six. To jest na środku Spiderman, nasze ładne postacie wykonane. Marvel Poster Box książka. I z tyłu mamy jeszcze taką małą reklamę. Marvel Legends Series, seria szósta. Phoenix, Punisher, Deadpool, Wolverine, Cable i Juggernaut. Wyjmę, pokażę Wam, co jest w środku. W środku mamy reklamę fajnego Spidermana z serii chyba The Amazing Spider-Man. Tylko nie wiem, z której to było akurat części filmu. Tu mamy kolejny fajny poster ze Spider-Manem, kolejny Spider-Man, jeszcze jeden Spider-Man, Zielony Goblin, Osbornowie, Venom, Doktor Octopus, Spider-Man, to jest jeden ten wielki plakat, teraz to było na tym, co tu mamy dalej? Dalej mamy Doktora Octopusa ze Spider-Manem, Black Cat, wow, co ta świnia robi? To świntuk wstrętny Spider-Man, jak już mówiłem wcześniej w recenzji Black Cat, Spidey czuł mięta, nawet na odwrót to Black Cat czuła mięte do Spider-Mana. No cóż, kobieta nie byle jaka. Następne zdjęcie Black Cat, Kraven, łowca, Spider, Kraven, Elektro, o i tu jest, spójrzcie, to jest właśnie ten sześciopak, siedmiopak można powiedzieć, to jest to właśnie to, co sobie zapodałem. Bardzo fajny. Będę jeszcze polował właśnie nad Marvel Legend. Fantastyczna czwórka i Doktor Van Doom. No, nieważne. Wracamy do Spidey'a. Słuchajcie, nie wiem, która to jest seria, bo nie piszę. W każdym razie wydaje mi się, że czwarta albo piąta, ponieważ figurka, oczywiście, no jak wracając już do tego, każda z tych figurek ma podstawkę. Oczywiście nie mogę zabraknąć podstawki ze Spidey'em. Można by ją było pewnie powiesić, no przecież nie ma tutaj żadnej dziury na to, ale jakby się pokombinował, to mógłby powiesić, wtedy by fajnie wyglądał. Nasz Spider-Man, będę szukał jakiejś informacji o nim, bo oczywiście jak zawsze figurki są opisane. A słuchajcie, ten jest akurat na tyle ciekawy, że ma tą taką specjalną siatkę z tyłu, zresztą jego strój miał taką siatkę, to było widać, że jak wtedy rozkładał ramiona, to ta siatka tam mu się tak naciągała. No trochę to jest do dupy zrobione, no ale niech już będzie w każdym bądź razie. Widać, że ta figurka jest troszeczkę starsza. Sam system mocowania tutaj ramion i tego wszystkiego stwierdza, że no jest na pewno troszeczkę starsza od dzisiejszych. Może nie jest jakoś mega stara, zaraz zobaczymy, co nam pisze na nodze. No, 2004, więc no cóż tu dużo mówić. No, 8 lat, no nie można się spodziewać cudów. W każdym bądź razie ładnie tutaj to wszystko pracuje. Spider-Man się nie zmienił, kostium jest bardzo podobny, też tu będzie bardziej taki granatowy, bogaty w detale, typ artykulacji też jest od cholery, szczególnie głowa, spójrzcie, fajnie wykonana maska, to wszystko i punkt artykulacji, głowa chodzi tak, a oprócz tego jeszcze możemy sama głowa, tutaj też się rusza, widać punkt, tylko nie chcę go ruszać, bo boję się, że to cała szyja w ogóle mi odleci, ale o. Spójrzcie, widzicie, też się rusza i na boki też można ją przykręcić, także jest tego od groma. Ja to zostawię w tej pozycji, jak teraz i w razie czego będzie to mi służyło, jak i tylko te punkty artykulacji. Moim zdaniem trochę ta szyja jest za długa, wygląda jak normalnie kaczka jakiegoś indora z długą szyją. Beznadziejnie to wygląda. To mi się nie podoba. Widać znak Spidermana na klatce. Z tyłu jest to samo, tylko że ta śmieszna siatka przeszkadza, jest taka sama rzecz, no niestety trochę spaprali to farbą, to im akurat nie wyszło. Lecąc dalej, punkt artykulacji, no widzicie, znowu tak Daredevil ma, wychodzą mu tutaj tak, jakby ktoś po prostu miał wyłamać
te punkty artykulacji z tych rąk, z barków, tutaj ładnie pracują. Oczywiście można to przekręcić też tak. Bicepsy podwójne, staw skokowy, ręka w nadgarstku też zasuwa, palce, każdy palec ruchomy, łącznie, nie, przepraszam, kciuki już jest nieruchome, ale palce, pozostałe palce są ruchome. Tutaj też ładnie to wszystko pracuje, więc można sobie jakiś tam poz zrobić. Nogi jak najbardziej, tutaj nic się wiele nie zmieniło, nawet do czasów dzisiejszych. Staw kulkowy, podwójny staw tutaj kolanowy, mięśnie na nogach, detale dość ciekawe. Tutaj w tym miejscu też się kręci but, jest zdecydowanie odznaczony dolną część stopy, łącznie z palcami, jest inaczej zrobiony niż ta górna część od kolana. To bardzo cieszy. Tutaj też stopa pracuje na wysokim poziomie, że tak powiem, więc punkt artykulacji jak najbardziej ciekawy. No najgorsze te wszystkie z tych figurek, znaczy z tych tutaj, tych, to są te po prostu ręce. Tutaj one wyglądają okropnie, że tak powiem, bo spieprzyli robotę na tym. No ale nic, nasz przyjacielski Spider-Man, nie wiem jak go opisać, po prostu napiszę Marvel Legends, trochę Spider-Man Sinister Six i tyle. Kolejny Spider-Man w mojej redce, no ale jak mówiłem, wszyscy to wszyscy, więc to tyle. Jeśli chodzi o tą postać, no nie będę się tutaj już więcej absolutnie nic wypowiadał, bo to nie ma sensu. No i cóż, zapraszam do następnej recki i w ogóle zachęcam, żebyście sobie takie 6-opaki, 7-opaki kupowali, bo to naprawdę warto, dobre pieniądze można kupić i dostać naprawdę fajne figurki w fajnej cenie z jakimiś bajerami typu podstawki czy jakiś komiks, poster. To tyle. Zapraszam do następnej wideorecenzji. Na razie, trzymajcie się.